Mamy w polskiej piłce problem z dyrektorami sportowymi i moim zdaniem jest to problem dość spory. Przez długie lata w wielu klubach funkcja ta albo po prostu nie istniała, albo dalej nie istnieje, bo prezesi czy właściciele dość niechętnie dzielą się władzą, albo była ona traktowana po macoszemu. W tym drugim przypadku dyrektorem sportowym zostawał na przykład straszak na trenera, gotowy w każdej chwili przejąć obowiązki. W innym układzie na przykład były piłkarz, który nie do końca miał na siebie inny pomysł, a w jeszcze innym człowiek z jakiegoś nadania, którego po prostu trzeba było gdzieś upchnąć na w miarę przyzwoitym stanowisku. W żadnej z tej sytuacji nie wygląda to tak, jak wyglądać powinno. Bo dobry dyrektor sportowy w zasadzie może być nazywany najważniejszą osobą w klubie. To on, oczywiście w porozumieniu z najwyższymi władzami, powinien wyznaczać kierunek jego rozwoju, a także później stać na straży tej wizji. Do tego oczywiście są potrzebne nie tylko odpowiednie umiejętności, ale też po pierwsze kompetencje, po drugie możliwości, które powinny być zapewniane ze strony klubu, a z tym niestety różnie bywa. Dlatego też wizerunek dyrektora sportowego jako gościa od transferów, który tylko wyciąga swój telefon i załatwia piłkarzy, nie wziął się znikąd. W związku z tym, oczywiście tak w dużym skrócie, dyrektorów sportowych z prawdziwego zdarzenia w polskiej piłce na palcach mógłby policzyć nawet były pracownik Tartaku, którego spotkało nieszczęście ze strony jednej z maszyn. Jest to temat na osobny odcinek, ale dziś wspominam o tym dlatego, że gdy zastanawiam się, gdzie leży problem w przypadku Lecha Poznań, problem, który jest ewidentny, coraz częściej mam wrażenie, że tutaj też jest pies pogrzebany. I tym, właśnie tym zajmę się w dzisiejszym vlogu. Na początku tak uczciwie muszę uderzyć się w pierś. Przyznawanie się do błędu nigdy nie jest łatwe, ale w tym wypadku chyba nie mam innego wyboru i już tłumaczę, o co mi chodzi. Jak pewnie wiecie, dyrektorem sportowym Lecha Poznań jest Tomasz Rząsa. Dość popularna opinia na jego temat jest taka, że pełni on bardziej rolę paprotki czy też marionetki w rękach władz poznańskiego klubu. Oznacza to tyle, że firmuje swoją twarzą i swoim nazwiskiem poczynania tego zespołu, ale tak naprawdę zbyt wiele do powiedzenia nie ma. W swoich wypowiedziach niejednokrotnie sam przychylałem się do tej interpretacji roli Tomasza Rząsy w lechowej układance. Tymczasem przygotowania do tego materiału trochę zmieniły moje postrzeganie tej osoby. Panie Tomaszu, naprawdę szczerze i najmocniej przepraszam, jest pan bardzo ważny i ma pan w Lechu szalenie dużo do powiedzenia. Sęk jednak w tym, że niekoniecznie działa to na pańską korzyść. Oznacza bowiem tyle, że to na pańskie barki spada odpowiedzialność za kolejne niepowodzenia poznańskiego klubu, których jest w czasie pana pracy naprawdę sporo. Skoro jednak pociąga pan za te wszystkie sznurki, to niestety robi to pan na tyle nieudolnie, że Lech w trakcie pana kadencji stał się po prostu ligowym średniakiem. Zwróćcie uwagę na tę tabelę. Lechowi w trakcie kadencji Tomasza Rząsy odjechała nie tylko Legia Warszawa, ale odjechał mu również Piast Gliwice. Lepiej od Lecha w tym czasie punktują również Lechia Gdańsk i Pogoń Szczecin. Doskonale wiemy również, jak kończyły się wszystkie podejścia kolejorza do Pucharu Polski w tym czasie. Oczywiście w tym momencie macie pełne prawo mnie skontrować i powiedzieć na przykład, że tylko Lech w tym czasie grał w fazie grupowej europejskich pucharów, czy tylko Lech Poznań w tym czasie sprzedał piłkarza za 11 milionów euro. I wszystko w porządku, bo to są sukcesy. Uważam jednak, że kibice takiego klubu jak Kolejorz powinni być karmieni czymś innym, a mianowicie powinni być karmieni zwycięstwami i trofeami. Te wszystkie pozytywy, o których przed chwilą wspomnieliśmy, są tak naprawdę tylko osłodzeniem pozbawionej smaku papki, jaką stała się drużyna Lecha Poznań. Jak już ustaliliśmy, stała się nią również za sprawą Tomasza Rząsy. I jeszcze tak na marginesie. Legia może i nie sprzedała piłkarza za 11 milionów euro, nawet na pewno tego nie zrobiła, ale tak całościowo patrząc w ciągu 5 ostatnich okienek, czyli w trakcie pracy Tomasza Rząsy w Lechu Poznań, zarobiła na piłkarzach jednak kilka milionów euro więcej niż Lech, a poza tym, tak już zupełnie przez przypadek, przy okazji coś wygrała, gdyż dbała o odpowiednią jakość kadry. Oceniając pracę Tomasza Rząsy, na pewno warto wrócić do momentu jego zatrudnienia. Przez pewien czas Lech Poznań dyrektora sportowego w ogóle nie miał, oczywiście w sposób formalny, bo nieformalnie funkcję tę pełnił Piotr Rutkowski. Były oczywiście w tym czasie pewne sukcesy, ale też doskonale wiemy, gdzie to finalnie Lecha zaprowadziło. Jeszcze na konferencji, na której był prezentowany jako trener Kolejorza Iwan Dziurdziewicz, Piotr Rutkowski zarzekał się, że o dyrektorze sportowym co prawda myśli, ale też nie chce się dyrektorem sportowym zasłaniać i bierze pełną odpowiedzialność za wyniki Kolejorza.
Być może ze względu na taką deklarację Tomasz Rząsa na początku miał trochę trudniej, by zyskać zaufanie kibiców Lecha. Został on przedstawiony w obecnej roli nieco ponad 4 miesiące po wspomnianej wypowiedzi Piotra Rutkowskiego. Kibice Kolejorza mieli prawo liczyć, że wraz z usunięciem się w cień syna właściciela pojawi się w klubie ktoś z zewnątrz, kto zacznie układać pion sportowy na nowo, nieco po swojemu. Tymczasem dostali Tomasza Rząsę, który w Lechu już pracował i to nawet dwukrotnie. Po prostu Tomasz Rząsa został przesunięty na inne stanowisko. I tu ustalmy jedną rzecz. Tak generalnie nie ma nic złego w tym, że awansowani są pracownicy, którzy już w klubie są. Tomasz Rząsa wcześniej pełnił w Lechu funkcję dyrektora sportowego Akademii i podobno sprawdzał się w niej bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że przesunięcie go do bardziej odpowiedzialnych zadań mogło uchodzić nawet za naturalną kolej rzeczy. Mam na myśli tylko to, dlaczego kibice Lecha mogli patrzeć na ten ruch podejrzliwie i dlaczego mogły pojawić się hasła o wspomnianej paprotce. Lech wtedy potrzebował grubej kreski i potrzebował twardego resetu, a trudno było zakładać, że ktoś, kto w klubie już był i ktoś, kto miał wpływ na jego funkcjonowanie, zadziała właśnie w ten sposób, że przestawi wajchę i wprowadzi Lecha na trochę inne tory. Inna sprawa jest taka, że generalnie CV Tomasza Rząsy nie krzyczało, że jest on idealnym kandydatem do tego, żeby posprzątać bałagan w takim klubie jak Lech Poznań. Po pierwsze dlatego, że Tomasz Rząsa już przed laty taką funkcję pełnił i w takiej funkcji się nie sprawdził w Krakowi. Wydał on wtedy bardzo dużo pieniędzy, bo wydał około 10 milionów złotych, a nawiózł do Ekstraklasy bardzo dużo szrotu. Tylko nieliczne jego transfery się sprawdziły. Można wspomnieć chociażby o Saidin Tibazonkidzie, można wspomnieć o Miloszu Kosanowiczu. Niestety całą resztę najlepiej przemilczeć. Kadra, którą wtedy skonstruował w Krakowie Tomasz Rząsa, w pierwszym sezonie tylko psim swędem utrzymała się w lidze. W kolejnym sezonie, już bez pana Tomasza Rząsy na pokładzie, Krakowia spadła z Ekstraklasy. Po drugie, Tomasz Rząsa trochę się po zakończeniu kariery miotał. Wypisałem na grafice, którą widzicie, wszystkie funkcje, które przez wszystkie lata pełnił w polskiej piłce i mam nadzieję, że niczego ważnego nie pominąłem. Opuściłem tylko fakt, że w pewnym momencie do spółki z Jarosławem Araszkiewiczem i Rafałem Ulatowskim był nawet pierwszym trenerem Kolejorza, gdy ktoś musiał dokończyć sezon za Nenada Bielicę. Czy to źle, że Tomasz Rząsa próbował chleba z różnych pieców? Z jednej strony widać tu taką charakterystyczną dla wielu byłych piłkarzy desperacką chęć zostania w piłce, niezależnie od tego, w jakiej roli. Z drugiej, taka znajomość futbolu z wielu stron w przypadku dyrektora sportowego może uchodzić za atut. Pamiętajmy też tutaj o jednej rzeczy. O ile w Polsce mamy bardzo rozbudowany system szkolenia trenerów, o tyle dyrektorzy sportowi, jeśli mówimy o takim podnoszeniu kwalifikacji, trochę zostawieni są sami sobie. W związku z tym ja naprawdę nie potrafię powiedzieć, że ta droga, którą przebył Tomasz Rząsa, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jest, jest jednoznacznie zła. Zostawmy jednak odległą przeszłość i przejdźmy dalej. Nie sposób nie zauważyć tego, że praca Tomasza Rząsy w roli dyrektora sportowego Lecha Poznań zaczęła się od fal startu. To nie on zatrudniał w klubie Iwana Dżurdziewicza, ale to on przyczynił się do tego, że Iwana Dżurdziewicza dość szybko zwolniono. Serba, który miał być długo przygotowywanym trenerem Kolejorza na lata, jak pewnie pamiętacie, zastąpił Adam Nawałka. I teraz tak, Tomasz Rząsa z jednej strony podkreślał, że były selekcjoner był na liście potencjalnych trenerów Lecha w przyszłości i ta lista już znajdowała się w klubie. Z drugiej strony podkreślał też, że to jest tak naprawdę jego autorski pomysł na trenera Kolejorza. I choć na papierze tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy się zgadzało, szczególnie zgadzała się liczba medialnych publikacji, papier ten dość szybko wylądował w koszu. Okazało się, że Adam Nawałka, który wraz ze swoim sztabem podpisał z Lechem długi i wysoki kontrakt, pasuje do Kolejorza i do jego filozofii, jak nie przymierzając pięść do nosa. Mariasz, który Tomasz Rząsa zaaranżował i pobłogosławił, przetrwał jedynie 4 miesiące i Lech Poznań bardzo wiele na nim stracił. Włącznie z Jesusem Imazem, który tylko przez wolę byłego trenera trafił nie do Poznania, a do Jagiellonii Białystok. Nawałkę zastąpił Dariusz Żuraw. Na początku do końca sezonu, ale z czasem w Poznaniu uznano, że trener rezerw zasłużył też na regularną szansę. Tomasz Rząsa był gorącym orędownikiem
tego ruchu. Panowie znają się doskonale, gdyż przecież razem wspólnie byli asystentami w sztabie Macieja Skorży, gdy Lech Poznań zdobywał ostatnie Mistrzostwo Polski. W każdym trudniejszym momencie Dariusz Żuraw mógł liczyć na Tomasza Rząsę i w zasadzie dalej może na niego liczyć. Niektórzy generalnie postrzegają ich nawet jako duet. Mówi się choćby o tym, że decyzję o zwolnieniu Dariusza Skrzypczaka, która w Poznaniu odbiła się szerokim echem, panowie podjęli wspólnie. Ocena pracy Dariusza Żurawia, a co za tym idzie ocena nadzorującego go Tomasza Rząsy, nie może być jednak tak jednoznaczna jak w przypadku Adama Nawałki. Nie może ze względu na wicemistrzostwo i nie może ze względu na wywalczony w dobrym stylu awans do fazy grupowej Ligi Europy. Ja jednak cały czas będę upierał się przy tym, że gdyby nie upór trenera i gdyby nie średnie transfery, Kolejosz w sezonie 19-20 mógłby powalczyć nawet o tytuł Mistrza Polski. Z kolei awans do fazy grupowej Ligi Europy został kibicom zohydzony przez to, że Lech nie był przygotowany na to, by podjąć regularną walkę na trzech frontach. Tym samym przechodzimy do tej najbardziej medialnej części pracy dyrektora sportowego, czyli do podsumowania transferów. Na początku trzeba zaznaczyć, że w Lechu Tomasz Rząsa nie jest w tym zakresie panem i władcą. W klubie z Poznania działa słynny już komitet transferowy, przez co odpowiedzialność za poszczególne ruchy trochę się nam rozmywa. Przy czym udział dyrektora sportowego w tym procesie jest bardzo ważny. Można nawet powiedzieć, że to jest jedyny człowiek w poznańskim klubie, który bierze w nim udział na każdym jego etapie. Ale to jest pana zdanie. Po pierwsze, do spółki z trenerem definiuje on potrzeby Lecha na poszczególne okienka. Po drugie, bierze udział w obserwacjach zawodników i nawet jeśli włącza się do nich na dość późnym etapie, no to trzeba powiedzieć, że skautuje zawodników. Po trzecie, wraz z szefem tego skautingu, czyli Jackiem Terpiłowskim, ostatecznie weryfikuje on listy wyskautowanych zawodników i wraz z tą listą wraca do trenera. W końcu po czwarte, Tomasz Rząsa ma też głos w tym wspomnianym już komitecie transferowym. I ten głos, co prawda, waży dokładnie tyle samo, co głos Piotra Rutkowskiego, Karola Klimczaka, wspomnianego Jacka Terpiłowskiego, no ale jednak jest to jeden z pięciu ważnych głosów. W Lechu, tak na marginesie wspominając, możliwość zawetowania transferu ma tylko trener. Skoro już pewne rzeczy sobie wyjaśniliśmy, przejdźmy może do oceny. Nie ulega żadnej wątpliwości to, że Lech przystąpił do rundy jesiennej tego sezonu bez odpowiednio mocnej kadry. Jeśli na Benfikę musi wyjść Tomasz Dejewski, jeśli w meczu z Rangersami Pedro Tibe zastępuje Filip Marchwiński, jeśli w rewanżu z Portugalczykami trzeba oszczędzać takich piłkarzy jak Jakub Moder, by byli wypoczęci na mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała, no to mówimy o braku wyobraźni ze strony rządzących i w efekcie mówimy też o spapranej robocie. Tutaj naprawdę nie ma pola do dyskusji. Chciałbym jednak też, żebyśmy na ruchy wykonywane za kadencji Tomasza Rząsy przez Kolejorza spojrzeli bardziej w sposób całościowy. 5 okienek, 22 piłkarzy. Pytanie brzmi jednak, ile z tych ruchów tak naprawdę się broni? Ja na pewno nie chciałbym jeszcze oceniać tych piłkarzy sprowadzonych w zimowym okienku, gdyż na to jest najzwyczajniej w świecie jeszcze za wcześnie, nawet gdy ci piłkarze wydają nam się dość ciekawi. Idąc dalej, każdy może mieć swoje zdanie, ale ja na razie na plus Tomaszowi Rząsie potrafię zapisać tylko 4 nazwiska. Po pierwsze Mikael Iszak, po drugie Lubomir Sadka, po trzecie Alan Czerwiński, po czwarte Dani Ramirez. Przy czym też stwierdzenie, że dwaj ostatni mogą coś do Kolejorza wnieść, co ostatnio też jest dyskusyjne, chyba nie było zbyt wielką sztuką, tak? Bo ci piłkarze grali w Ekstraklasie i wszyscy doskonale znaliśmy ich możliwości. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie pozostałe transfery Kolejorza przeprowadzone w ciągu 5 ostatnich okienek były złe. Bogdan Budko na przykład w trakcie pierwszego wypożyczenia zdecydowanie spełnił swoją rolę. Jeśli chodzi o bramkarzy, ja osobiście uważam, że Lech potrzebuje i Lech zasługuje na kozaka takiego choćby jak Dante Stipica, ale też nie mam problemu z tym, żeby przyznać, że Miki van der Hart się ogarnął po słabym początku, a Filip Bednarek też miał swój moment choćby w kwalifikacjach Ligi
Ligi Europy, Filip Bednarek, który dzisiaj jest rezerwowym. Idąc dalej, no Tomasza Dejewskiego tak naprawdę trudno traktować w ramach jakiegoś poważnego transferu. To po prostu było uzupełnienie składu i zawodnik, który zbyt wiele kolejorza nie kosztował. Z drugiej strony są takie ruchy jak Karlo Muchar, George Snomarkowicz, czy i na razie Jan Sykora, tak? Czy też te wypożyczenia, które tak naprawdę niewiele do Lecha wniosły. Te wszystkie transfery wybronić jest już zdecydowanie trudniej. Podsumowując ten wątek, może powiem tak. Nie jest problemem to, że Lech w ogóle nie potrafi sprowadzić dobrego zawodnika, bo w klubie nie ma nikogo, kto miałby do tak dobrych zawodników oko. To zdecydowanie nie jest tak. Problemem jest to, że Lech ma na tym polu zdecydowanie większe możliwości niż większość klubów ekstraklasy, a tak naprawdę nie wybija się, jeśli chodzi o skuteczność transferową, ponadligową średnią czy ponadligową szarzyznę. Zdarzały się nawet takie okienka, w których Lech tę ligową średnią po prostu zaniżał. To już nie tyle kamyczek do ogródka Tomasza Rząsy, co potężny głaz. Gdy mówimy o dyrektorze sportowym Lecha Poznań, na pewno irytować może też to, że nie sprawia on wrażenia człowieka, który twardo stąpa po ziemi i jest krytyczny wobec swojej pracy. Kibice kolejorza kpią sobie nawet, że Tomasz Rząsa jest uśmiechnięty zawsze, nawet wtedy, gdy nie ma pół powodu, by uśmiechnięty był. Oczywiście banan na twarzy to żaden wielki grzech, ale zgodzimy się chyba wszyscy, że w niektórych momentach może on po prostu wkurwiać. Ale też mniejsza z tym. Zwróćcie może uwagę na wypowiedzi Tomasza Rząsy w mediach, na ich styl i na ich przesłanie. W tym zakresie w zasadzie już na dzień dobry otrzymaliśmy pewien popis. Gdy Lech Poznań bardzo mocno cieniował w lidze i gdy ten Lech Poznań odpadł z Pucharu Polski z pierwszoligowym wtedy Rakowem Częstochowa, przez co w końcu trzeba było zwolnić Iwana Dżurdziewicza, Tomasz Rząsa jak gdyby nigdy nic wspomniał na łamach sport.pl, że kolejorz posiada odpowiednią kadrę, by walczyć o Mistrzostwo Polski. Była to, umówmy się, dość śmiała deklaracja. Co było później? Ano później była m.in. wypowiedź o tym, że Lech jesienią poprzedniego roku miał odpowiednią kadrę, by radzić sobie na trzech frontach, o czym Tomasz Rząsa powiedział na łamach TVP Sport. Moim zdaniem była to wypowiedź absolutnie kompromitująca, co zresztą potwierdziły późniejsze wyniki tej drużyny. Przypomina mi się też choćby debata, którą Lech Poznań zorganizował jesienią 2019 roku i w której wzięli udział lokalni dziennikarze. Zabawne było to, jak Tomasz Rząsa próbował w jej trakcie wybronić swoje transfery. Takim koronnym argumentem dla usprawiedliwienia tego, że słabo grają Karlo Muchar, George Snomarkowicz czy Miki van der Hart, było to, że przecież w przeszłości też w kolejorzu byli piłkarze, którzy słabo zaczynali, a później naprawdę dawali radę, choćby takim piłkarzem był Paulus Arajuri i w związku z tym szansę należy dać też wymienionej przeze mnie trójce. W przypadku chorwackiego pomocnika pan Tomasz Rząsa podpierał się wtedy również Instatem, co trochę śmierdziało, szczerze mówiąc, manipulacją. Bo i owszem, Karlo Muchar miał w tamtym momencie najwięcej odbiorów w lidze, ale też miał najwięcej prób odbiorów, a tak naprawdę jego skuteczność w tym aspekcie była poniżej ligowej średniej. Podsumowując, mnie Tomasz Rząsa swoimi wypowiedziami nigdy nie przekonywał, nie przekonuje i znając życie już nigdy nie przekona. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie dotknąłem w tym wywodzie wszystkich obszarów działalności dyrektora sportowego. Być może jest to dla Tomasza Rząsy krzywdzące. Być może wykonuje on też kawał roboty, która jest mniej wdzięczna, mniej widoczna, przez co pozostanie niedoceniana. Jednak na podstawie tego, co obserwuję i na podstawie tego, co słyszę, wydaje mi się, że przez te kilka lat Tomasz Rząsa tak mocno przesiąkł panującą w Poznaniu mentalnością, że Lech wybrał sobie dyrektora sportowego, który idealnie pasuje do tego klubu i do jego władz. Przy czym wbrew pozorom to nie jest komplement, a nawet wręcz przeciwnie. Tomasz Rząsa bowiem wpisał się w politykę klubu, który być może chciałby coś wygrać, choć nawet tutaj mam pewne wątpliwości, ale za cholerę nie wie, jak to zrobić.